Wiadomość od twojego skryby. Chleba i igrzysk. Któż z nas nie słyszał tego wyświechtanego sformułowania, a z niego wyłania się współczesny pogląd na mieszkańca starożytnego Rzymu. Stereotypowy mieszkaniec wiecznego miasta jawi się wedle tego określenia jako obibok, degenerat i leń, zupełnie zdany na imperialną łaskę. Jednak rzeczywistość, jak to zwykle bywa, jest znacznie bardziej złożona, a zamiast bieli i czerni, do namalowania obrazu mieszkańca Rzymu należałoby raczej użyć prawdziwie polskiej palety barw, która uderza raczej w szare tony. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się rzymskiemu systemowi świadczeń społecznych, czyli mówiąc potocznie socjalowi, który przy bliższym poznaniu ujawni przed nami prawdę o sieci powiązań gospodarczych i trudnościach logistycznych. Zapraszam na materiał. Rozmawiając o systemie pomocy społecznej, nie sposób zacząć tej naszej rozprawy inaczej jak od diety mieszkańców starożytnego Rzymu, a ta składała się w większości ze zbóż, co chyba nikogo nie dziwi. Podstawą wyżywienia były zboża i spożywano ich tutaj najróżniejsze rodzaje, jednak najbardziej ceniono pszenicę zwyczajną oraz pszenicę durum. Ta, choć o nieco gorszych właściwościach, była tutaj także używana, przede wszystkim do wypieku chleba na zakwasie. Pszenica w każdym razie stanowiła stały i czasami nawet przytłaczająco wielki trzon diety mieszkańców miast, podczas gdy ludność wiejska, mająca łatwiejszy dostęp do innych zasobów naturalnych, spożywała raczej zróżnicowane posiłki, oparte także na dzikich roślinach oraz zwierzętach. Ze względów praktycznych inne zboża, takie jak jęczmień, proso czy orkisz, także były szeroko wykorzystywane, choć głównie przez jednostki znajdujące się niżej w społecznej drabinie. Oprócz zbóż ważną rolę w diecie odgrywała oliwa z oliwek. Tłuszcze dostarczane przez oliwę były niezbędnym składnikiem, który uzupełniał lichą dietę, opartą głównie na węglowodanach. Wreszcie dochodzimy do mięsa, które zdecydowanie stanowiło uzupełnienie diety, a udział w niej miało tym większy, im głębszą kiesą dysponował głodny mieszkaniec miasta. Spożywano przede wszystkim wieprzowinę. Ta cieszyła się szczególnym uznaniem, co wynikało zarówno z jej łatwej dostępności, jak i możliwości taniej hodowli świń, które mogły być trzymane nawet w ograniczonych przestrzeniach miejskich. Dla niektórych mieszkańców miasta to właśnie mięso wieprzowe stanowiło miłą odskocznię od spożywanych na co dzień wariacji chlebów i zbożowych kleików. I teraz należałoby zadać pytanie, dlaczego w ogóle rozmawiamy o nawykach żywieniowych Rzymian w kontekście świadczeń socjalnych? Cóż, przede wszystkim dlatego, że tych ludzi po prostu trzeba było jakoś wyżywić. Rzym w czasach swojej świetności był olbrzymim organizmem, liczącym od 600 do nawet miliona mieszkańców w szczytowym okresie. I taki organizm potrzebował sprawnego systemu zaopatrzenia, aby nie być narażonym na żadne niepokoje i zagrożenia. Ze względu na ograniczoną powierzchnię uprawną w okolicach miasta, Rzym musiał polegać na zewnętrznych dostawach żywności, zwłaszcza zboża, które sprowadzano głównie z odległych prowincji, takich jak Egipt czy Afryka Północna. Logistyka tak wielkiego przedsięwzięcia obejmowała nie tylko transport morski i rzeczny, ale także skomplikowaną sieć magazynów i infrastruktury, która zapewniała stały dopływ niezbędnych zasobów. Bez tych regularnych dostaw życie w Rzymie byłoby nie do utrzymania, a jego pozycja jako centrum imperium zostałaby zagrożona. Dziś cywilizację na swoich rękach dźwigają tirowcy, wiozące nam świeże bułki, wędliny itd. Ale w czasach starożytnych wyzwanie stojące przed logistykami rzucało nie mniejszy cień skomplikowania na problem dostarczenia zbóż do wiecznego miasta. Italia, choć o bogatych tradycjach rolniczych, miała swoje ograniczenia geograficzne i klimatyczne. Sporą część tutejszego krajobrazu wypełniały tereny górzyste czy moczary lub lasy, co znacznie utrudniało uprawę zboża na dużą skalę. To nie tak, że tych żyznych równin było mało, jednak skala w porównaniu do innych części imperium, choćby do Egiptu właśnie, była nieporównywalnie mniejsza. Dodatkowo w grę wchodził jeszcze jeden istotny aspekt, czyli chciwość. Wraz ze zmianą struktury własności ziemi rolniczej nastąpił rozwój wielkich latyfundiów, czyli majątków ziemskich należących do bogatych Rzymian. To sprawiło, że znaczna część użytków rolnych została przekształcona w pastwiska dla zwierząt, winnice czy plantacje oliwek. Uprawa zboża, jako mniej opłacalna, była stopniowo wypierana przez hodowlę bydła i produkcję wina. Te generowały większe zyski dla właścicieli ziemskich. Skutkiem tego Italia nie była w stanie wytworzyć wystarczających ilości zboża, by pokryć zapotrzebowanie stolicy, co zmusiło Rzym do poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw. Serce rzymskiej gospodarki zbożowej stanowiły zatem prowincje, które były zdolne produkować olbrzymie ilości zboża na eksport, no i dysponujące tym samym żyznymi ziemiami. Kluczowe znaczenie miała tutaj Sycylia oraz Egipt. Ten drugi znany był jako spichlerz imperium i z niego właśnie, dzięki uprawom nad Nilem, eksportowano do Rzymu nieskończone ilości zboża.
Ziarno było zbierane w dużych ilościach, a następnie gromadzone w specjalnych magazynach, z których następnie transportowano je do portów, w Egipcie choćby do Aleksandrii. Tam też zboże ładowano na statki, które kierowały się do portów w Italii. Najpierw do portu w Puteoli, a następnie Osti, czyli głównego portu Rzymu. Podróż morska, choć stosunkowo szybka, niosła ze sobą liczne wyzwania i zagrożenia. Sztormy, piraci, a także techniczne problemy związane z ówczesną nawigacją mogły powodować opóźnienia lub też straty ładunku. Jednak pomimo tych trudności, transport morski nadal był najefektywniejszym sposobem przewożenia dużych ilości towarów. Po przybyciu do portu zboże musiało zostać rozładowane, a następnie przewiezione do miasta, a kluczową rolę w tym procesie zaopatrzenia odgrywała rzeka Tyber. Była ona naturalnym szlakiem transportowym, dzięki któremu zboże mogło być przewożone z Osti bezpośrednio do centrum Rzymu. Tyber nie tylko ułatwiał transport zboża, ale także dostarczał energii do młynów, które były zlokalizowane wzdłuż jego brzegów. Jednak korzystanie z Tybru także miało swoje ograniczenia. Rzeka była podatna na zmiany poziomu wody, a powodzie czy lokalne podtopienia z nieuregulowanej w całym swoim biegu rzeki mogły przecież powodować zakłócenia w transporcie. Jednak i na tę okoliczność Rzym był dobrze przygotowany, bo przecież dysponował rozwiniętą siecią dróg, która łączyła miasto z resztą Italii oraz z samym portem w Osti. Drogi te umożliwiały szybki transport zboża z portu do magazynów miejskich, skąd było ono rozdzielane pomiędzy obywateli. No i w Rzymie właśnie także istniały magazyny zbożowe zwane horrea, które mogły pomieścić ogromne ilości zapasów. W czasach cesarstwa najważniejsze z nich znajdowały się w okolicach portu w Osti oraz właśnie na północnym skrawku Aventynu, co pozwalało na szybkie i efektywne dystrybuowanie zboża. Horrea Galbe, jeden z największych takich magazynów, mógł pomieścić tysiące ton zboża, zapewniając mieszkańcom stolicy stały dostęp do żywności nawet w przypadku zakłóceń w dostawach. Tymczasem Tacyt piórem Władysława Okęckiego przypomina nam barwną polszczyzną, jak zależność Rzymu od zewnętrznych dostaw mogła prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiela się tego roku cudów zdarzyło. Obsiadły zło wróżbnemi ptaki Kapitol, częstemi ziemi wstrząsy, załamane domy. A gdy przestrzenniejszy strach, drżączką każdy z gminu słabowity zmiażdżon, płodów też chudoba i wzeszły stąd głód za cud był bran. I nie tylko tajne utyski, lecz przy wymiarze sprawiedliwości Klaudiusa otoczyli burzliwymi wrzaski i pchniętego w najdalszą rynku połać siłą naciskali, aż żołnierzy kłębem rozsierdzonych przełamał. Że na 15 dni żywności miastu nie więcej zbywało, ustalono było, a wielka bogów dobrotliwość i pomierność zimy w ostatecznościach pomogła. Atoli Dalipan Ongi Italia szlakami w odległe prowincje niosła spirze i nie teraz płonnością jest się uciemiężonym, ale Afrykę raczej i Egipt uprawiamy i nawom i przygodom żywność narodu rzymskiego się zdawa. Rzymscy decydenci doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak ważne jest zaopatrzenie Rzymu w zboże, no i też prawidłowe odżywienie jego mieszkańców. Ale skoro prowincje produkujące zboże znajdowały się daleko za morzem, to też i ziarno było narażone na coroczne, dość spore czasem wahania cen. Jakieś niepokoje społeczne, może powódź, susza, czy wreszcie wojna i wielkie wyzwanie logistyczne starożytnego Rzymu zamieniało się w problem egzystencjalny. Władze stale musiały dbać o to, by zapewnić odpowiednie ilości zboża, a to wiązało się z utrzymaniem bezpieczeństwa statków przed morskimi łupieżcami. No i właśnie w jednym z przedsiębiorstw zajmujących się transportem zboża pracował Ireneusz, prawdziwy everyman rzymskiego imperium. Nie mamy szansy niestety poznać jego historii, ale jego list jest nieocenionym skarbem pośród setek poważnych traktatów pisanych przez myślicieli. Po przybyciu do brzegów Italii wraz z załogą, która brała udział w transporcie zboża, został zatrzymany w porcie, najprawdopodobniej w Osti. Posłuchajcie. Ireneusz, do mojego najdroższego brata Apolinarego, ślę wiele pozdrowień. Codziennie modlę się o to, abyś był zdrowy. Ja mam się dobrze. Chciałem napisać i powiedzieć, że dotarłem do portu 30 czerwca. 12 lipca zakończyliśmy rozładunek naszego statku. 19 lipca pojechałem do Rzymu. Miejsce potraktowało nas tak, jak życzyli sobie bogowie. Teraz każdego dnia czekamy na pozwolenie na powrót do domu. Właściwie do tej pory nikt z floty zbożowej nie dostał pozwolenia na wyjazd. Pozdrów swoją żonę i Serenusa, a także wszystkich innych znajomych, których również znam. Wysłano 2 sierpnia. Przejdźmy wreszcie do tego, co z dzisiejszego punktu widzenia możemy nazwać systemem świadczeń socjalnych, a co kryło się pod terminem frumentationes. A frumentationes to nic innego jak system redystrybucji dóbr,
w tym wypadku system redystrybucji zboża. Ta cała logistyka była przecież po coś. Służyła ona temu, żeby rozdawać obywatelom zboże, czasem nawet za darmo. Jednak zazwyczaj działo się to po prostu po obniżonych cenach. Za początek historii tych świadczeń socjalnych w starożytnym Rzymie możemy przyjąć rok 123 przed naszą erą, kiedy to trybun ludowy Gajusz Gracchus przepchnął Lex Sempronia, czyli akt prawny, który gwarantował każdemu obywatelowi rzymskiemu miesięczną porcję zboża w cenie niższej od rynkowej. I była to odpowiedź na realny problem zaopatrzenia Rzymu w żywność, który w miarę wzrostu liczby ludności i też rozwoju miasta stał się coraz bardziej palący. Cenę zboża dystrybuowanego na podstawie Lex Sempronia ustalono na 6 1/3 asa za modius, czyli około 9 litrów lub 6-7 kg. Mężczyźni powyżej 14 roku życia, którzy nie przekraczali pewnego, nieznanego już dzisiaj poziomu dochodów, byli właśnie uprawnieni do nabycia po takiej zaniżonej cenie około 33 kg ziarna. Oczywiście nie brakowało głosów krytycznych na takie rozwiązanie. Cyceron we własnej osobie zauważył, że Lex Sempronia Frumentaria to nic innego jak populistyczne narzędzie, które, jak twierdził, odciąga ludzi od pracy i wpycha w ramiona lenistwa, jednocześnie drenując publiczne finanse. Ale późna republika w tym aspekcie się dopiero rozkręcała, a następne lata przyniosły kolejne prawa, które w mniej lub bardziej rozsądny sposób próbowały rozwiązać kwestie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców. Przełomowy moment nastąpił w 58 roku przed naszą erą, kiedy to inny trybun ludowy, Publiusz Klodiusz, doprowadził do przepchnięcia innego prawa, które zapewniało całkowicie darmowy przydział zboża mieszkańcom. No i ta reforma jeszcze bardziej podkopała budżet państwa, ale jednocześnie umocniła Klodiusza w roli obrońcy ludu. Według Cycerona taki dochód pasywny fundowany każdemu mieszkańcowi Rzymu kosztował skarb blisko 1/5 całego budżetu. Potem, za czasów cesarstwa, system frumentationes nadal się rozwijał i choć zmieniali się cesarze, to polityczne i społeczne reperkusje wiążące się z likwidacją niezwykle trudno było odwrócić. No i na koniec musimy zadać sobie pytanie, a więc czy takie rozdawnictwo spełniało swoją rolę? Reformy Publiusza Klodiusza, czyli właśnie te, które gwarantowały darmowe zboże mieszkańcom, spowodowały też znaczny wzrost beneficjentów tego programu. A z kolei wzrost beneficjentów dziwnie korelował ze wzrostem populacji samego miasta. Zbiegli niewolnicy, uciekinierzy, jacyś ludność wiejska czy wreszcie emigranci przybywali za łatwym chlebem do stolicy imperium. I też system, który pierwotnie miał jakoś zaradzić problemom aprowizacyjnym wiecznego miasta, ostatecznie stał się utrapieniem i wielkim obciążeniem dla jego budżetu. W 46 roku przed naszą erą liczba beneficjentów sięgnęła 320 tysięcy. Ten masowy napływ ludności zubożałej przyczyniał się do dalszej marginalizacji ludności lokalnej i pogłębiał jeszcze problemy społeczne. I choć system frumentationes zapewniał stabilność społeczną w krótkim okresie poprzez dostarczenie chleba i zapobieganie zamieszkom, to długofalowo przyczyniał się do napięć społecznych związanych z nadmiernym, no i też nienaturalnym wzrostem liczby ludności i trudnościami związanymi z jej utrzymaniem. Ale faktycznie, klęski głodu nie występowały w Rzymie tak długo, jak jego władze rządziły posiadłościami zamorskimi. I dopiero w V wieku, gdy imperium już chyliło się ku upadkowi, a Italia stała się polem bitwy, widmo klęski głodu na stale zagościło w umysłach Rzymian. Jednak wcześniej większość mieszkańców Rzymu nie musiała obawiać się prawdziwego głodu, ale nie przeszkodziło im to w wyrażaniu swojej dezaprobaty, gdy cena zboża wzrosła. Także tego celu frumentationes zdecydowanie nie spełniły. Bo zamieszki w Rzymie były bezpośrednio związane z zasiłkami, najpierw zbożowymi, później z zasiłkami na wino, oliwę czy wieprzowinę, które także przyznawano. Od I wieku przed naszą erą źródła wspominają o zamieszkach zbożowych wymierzonych w osoby, które według uczestników zamieszek były właśnie odpowiedzialne za niezbyt ciekawą sytuację aprowizacyjną. Za czasów Republiki kamienie spadały na głowy konsulów, potem w czasach II triumviratu choćby na Marka Antoniusza. Oberwało się też niejakiemu Kleandrowi, który został wydany przez Komodusa wraz z rodziną rozwścieczonemu tłumowi na rozszarpanie. Podobnie jak w przypadku zboża, regularna dystrybucja innych dóbr zmieniła oczekiwania rzymskiej ludności. Skoro państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za odpowiednie zaopatrzenie w żywność, to i ludzie zwracali się przeciwko państwu, gdy rzeczywistość nie spełniała ich oczekiwań. Zamieszki nie były powodowane głodem, ale tym, że mieszkańcy odczuwali, że ich prawa, które im wcześniej nadano, są łamane. Czy my, a może nasi rządzący, mogą po prawie 2000 lat jakąś z tego lekcję wyciągnąć?
Pozostawiam was z fragmentem satyry 10, Juvenalisa. O ty, hałastro, zawsześ jest jednaka. Przed powodzeniem gnie się twoja szyja, a zwalonego walisz w kark biedaka. Więc gdyby bóstwo, co Hetrury i sprzyja, wyznawcę swego dzielniej było wsparło i on Cezara chwycić mógł za gardło do stóp go swoich zgiąwszy, to w tej dobie tegoż Sejana, co na pastwę tobie wydany został w uniesieniu pustem, błogosławionym czciłabyś Augustem. Lecz cóż robić ma ten gmin pstrokaty, odkąd zyskowne kreski z rąk mu wzięto? Dawniej rozdawał w głosowania święto, kwestury, legie, rządstwa, konsulaty. Dziś, gdy się nudzi i jest głodny przytem, dwóch tylko rzeczy żąda z groźnym zgrzytem. Chleba i igrzysk. Moje filmy powstają dzięki patronom. Dzisiaj serdecznie dziękuję Sowie, Sławkowi oraz Mateuszowi Suchoniowi. A jeśli ciebie interesują materiały powstające w Skryptorium, to rozważ pozostawienie subskrypcji.